Cześć, Marku, z tej strony Pawli i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 16. W tym odcinku, jak mówiłem ostatnio, będziemy ziemniaki kopać. Poza ciekami sobie zrobiłem trochę, bo chciałem pokazać kolegom, jak to było wymówić, tak? Nie było dobrze. Naprawdę fajna robota. I to ma 9 ton tego zbiornika. Niemożliwe. Jak ta do buraków ma 6. Wygląda jakby to byłoby mniejsze. Naprawdę w farmingu 15 to źle się kopie ziemniaki. Nawet nie widać tych rzędów. A naprawdę fajna robota. Dzisiaj chyba Wam wrzucę Eurotrucka i farminga, bo jutro nie będę miał czasu. Bo jutro może być dużo zadania i no mamy mszę szkolną. Dobra, robimy, a nie gadamy o kościele. Sto procent. Musimy jechać po dwie Holanda. Jeden zbiornik, 15%. Albo 16, nie wiem. Nie wysypuje się jeszcze. Dobra, jedziemy. Ale postawił tego nie Holanda. Jedziemy dookoła sobie robić miejsce na nawracania. Poprzez szniaki robimy. Naprawdę fajna robota, mogłem już szybciej ten ziemniaki robić. Kupić w ogóle tą maszynę. Naprawdę po jednym rzędzie to trochę zajmuje. A buraki to dwa rzędy bierze, a niekiedy trzy, a to jeden, a niekiedy dwa. No. Jak się dobrze pojedzie, to dwa bierze. Jestem ciekawy, ile będzie w ogóle ze ziemniaków zysku. Naprawdę, z jednego przejazda 45%. Masakra. Jeszcze chyba nikt nie ma, albo ktoś ma na YouTubie, ale z moich kolegów nikt nie ma takiego sprzętu jak ja. Fezzi ma ten w ogóle. Ma w ogóle, ale nie ma tej maszyny do ziemniaków. Spadnie do, będzie pełna. Teraz sobie są podjadę. Chyba będzie dużo tych zbiorników. Kurde, z jej strony. Chyba w następnym odcinku będziemy robić kultywację. Nareszcie. Waszą ulubioną kultywację chyba. Tyle ziemniaków, że może zrobimy sobie frytki. Może zrobię odcinek z tej nowej gry. Jeszcze nie wiecie, jaka to będzie, ale to będzie Smash Road i to chyba będzie odcinek w piątek.
Jak nie zdążę, to w niedzielę najpóźniej. Tyle roboty jest. Jeszcze trzeba będzie orać na jęczmień. Już prawie wszyscy mają poorane na jęczmień, a my jeszcze prawie nic. Z kultywatorem dookoła pola. Trzeba zawsze jeździć. To głupie. Chyba tak, będziemy mieć dużo jęczmienia. 7-6 hektarów, albo 8. Na samym ile mieliśmy pszenicy w tym roku. A jeszcze ten kukurydzę kosić na ziarno. I buraki, nie wiemy nawet na kiedy mamy termin, żeby ten brali te buraki. Teraz jadę nierealistycznie dookoła ciągle. No ale to jak mam to robić? O, teraz brało dwie żony. A pewno, ale nie zauważyłem, co jest grane. Bardziej pełne przyczepa za nim razem. Tyle sypie, że niemożliwe. Będziemy musieli też zatankować ten traktor. Teraz w ogóle złą stronę jadę. Ale robimy to sobie jak najszybciej zrobić. Zawrócimy sobie też. No prawie dzisiaj dwa odcinki nagram. 30 minut. Dwa odcinki trwają. Będą. I tak chcecie odcinki. Ja bym chciała robić 30-minutowe, tak? Bo 30-minutowe są dobre odcinki. Tak fajnie. Wiem, dużo się zrobić w tych odcinkach. A 15 to tylko trochę już. I już ten, już nie macie więcej tej roboty. Ale kwadrat ten został. Ja ci ciągle ten w kółko jeździć. Może sobie komuś zakręcić w głowie. Wyszło mi jak, ale nie się szkodzi. Zrobimy sobie potem. No tak mało zrobić w jednym odcinku. Po prostu nic. Chociaż to większe pole zrobiliśmy. I nie jak na przykład YouTuber Dyzios, który mnie subskrybuje. A nie wiem, czy o tym mówić. Mówi ciągle, nie tak, no nie chcę go obrazić, ale mówi, żeby coś innego nagrać. Ja wiem, ciągle to samo nagrywam, ale nie wiem co już. Może sobie ściągnę jakąś grę, ale nie wiem o co będzie chodzić. Może od kolegów sobie ściągnę jedną fajną grę. Jedziemy robić od razu te dwa pola. Ale widzicie te takie zielone paski? Tutaj na polu? No dziwne, ale za dziwne.
Chyba jakieś ten opryski by potrzebował. I ty trochę mniej sypie. Strasznie mało. Po co ja tu tutaj robię? No to muszę sobie ten podzielić to pole trochę. Po swojemu zrobić. To bierzemy. Chyba tyle musimy zrobić. Widziałem, że to trochę za dużo na jeden odcinek będzie. To mogę sobie to jedno zrobić już. Albo dwa. Nie, jedno, no. O mi jak. Naprawdę ziemniaki tyle więcej sypią niż chyba buraki? Bo tak samo nie wiem. Ale trochę mnie płacą, wiele, 1200 widziałem najwięcej w ziemniakach. Jedziemy sobie tam wysypać. Bo nie wiem, czy będzie za mnie tylko pełne. Ta naczepa jest trochę za duża do tego. To chyba mniejsza krampę musiałaby być. Zacznijmy sobie już tutaj, od tego, od początku. Nie będziemy jeździć tam. Jeden przejazd 13%. Nie wiem, czy nie najgorzej, ale nie wiem. Nie, trochę lepiej niż może zboże sypie. Bo te pola są trochę takie same długości chyba są. Robimy sobie najpierw tutaj, a potem. A nie wiem, czy nawet jutro farminga tego nie dostacie. A teraz codziennie odcinek to fajnie dla was. Możecie dać łapkę w górę, jak do was jest to fajne, że codziennie odcinek jest. Dobra, to jedziemy sobie tam. Zaraz będziemy kończyć. Fajna robota. Szkoda, że z tyłu nie wylatują te liście. Tak to by było fajnie. Fajnie mogli też dać, żeby będzie widać w ogóle na ziemi. Bo zaraz znowu będziemy wysypywać. Chciałem dla was nagrać odcinek, jakie maszyny będą w Farmingu 17, ale chyba będę musiał linka zrobić, żeby wy mogliście widzieć od razu jak filmik. O, już pełne znowu. Dobra, to już ostatni raz. Zobaczymy, ile w ciągniku jest ziemniaków i koniec. Będziemy sobie znowu żegnać.
Dobra, to w tym odcinku to chyba będzie wszystko. Dwie łapki w górę, maksymalnie, a może więcej. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie, cześć.